Witajcie kochani, chwała Chrystusowi. Ponownie, ponownie się witamy. Dzisiaj 2 kwietnia. My za chwileczkę mamy celebrację, paschy. Ostatnie nagranie takie krótkie robię w odpowiedzi na jakąś dziwną zagrywkę. Pana od chipsów, przykro mi, że muszę się tak z nim komunikować, niestety nie odpisał do mnie na żaden z e-maili, które podałem, ani sms-em. Natomiast napisał coś takiego: słuchajcie, tutaj screenami, jeden z braci przesłał, że. Wiedziałem, wiedziałem, że taka będzie zagrywka, bo już przygotowałem materiał na Jankowskiego, a to jest jego zagrywka. Niesamowite! Słuchaj, panie, od chipsów. To już jest naprawdę ostatnia wiadomość. Fakt debaty, pomysł debaty było o wiele, wiele wcześniej o wiele wcześniej Mi są na to świadkowie. Więc nie wykpisz się tutaj jakimiś materiałami. W ogóle co ma taka debata wspólnego z Twoim materiałem? Człowieku, ty możesz 130 materiałów nagrywać. Debata nie ma z tym nic wspólnego. Debata ma pokazać, jaka jest Twoja doktryna biblijna, czy w ogóle ją masz i czy potrafisz ją obronić. Debata nie ma nic wspólnego z twoim jakimś materiałem, który nagrałeś. Ty sobie możesz nagrywać, ile chcesz materiałów. One i tak nic nie wniosą, bo ty nie masz żadnej wiedzy na temat Biblii, człowieku. Przestań kłamać, przestań zagrywać jakieś tutaj e, strzały z zawinkla, e, jakimiś, jakimiś bez sensu. Absurdalnymi stwierdzeniami, że moja propozycja debaty ma cokolwiek wspólnego z Twoim jakimś materiałem. Ty sobie nagrywaj co chcesz, to nie ma nic wspólnego, powtarzam Ci jeszcze raz, z debatą. Debata ma pokazać wszem i wobec ludziom, co sobą reprezentujesz biblijnie i czy potrafisz to obronić. To nie ma nic wspólnego z Twoimi jakimiś materiałami. Ty możesz robić, powtarzam, jeszcze raz, 1200 materiałów, ok? Możesz się chować za cipsami, możesz się chować w Szkocji, w Walii, w Irlandii albo w Kongo, okej. Okay? Przeprowadzać dziesiątki razy, chować swój numer telefonu i swój adres. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, abyś przyjechał i żebyś tutaj podjął debatę biblijną, która nie ma nic wspólnego z Twoim materiałem. Okay? Nic. Więc przestań tchórzyć, bo na razie z tego co widzę, to tchórzostwo z ciebie wychodzi. Przyjedź, podejmij rękawicę, obroń swoją doktrynę biblijną twarzą w twarz. Ok? Proste. Ja nie przyjadę do Szkocji czy do jakiejś innej tam Irlandii, bo ja mam tutaj masę ludzi. Ja tutaj mam chrzty, ja tu ewangelizuję, gdybyś nie wiedział. Ja tutaj e, robię uwolnienia. Do mnie dzwonią ludzie, masę ludzi do mnie dzwoni, przyjeżdża. Ja tutaj prowadzę nabożeństwa co tydzień. Ja tutaj prowadzę naprawdę poważne ministry. A ty co robisz? Jesz chipsy, jesz chipsy, i atakujesz wierzących ludzi, więc dlatego zaproponowałem ci, żebyś przyjechał i żebyś biblijnie stanął twarzą w twarz w debacie. A ty, tchórzu, co robisz? Powiedz, co ty robisz? Dałem ci dwa adresy e-mailowe. Adresy e-mailowe ci dałem. Człowieku, napisz. Boisz się nawet napisać e-mail? Albo SMS? Napisz, że nie przyjedziesz, bo się boisz. Bo nie masz żadnej wiedzy biblijnej, żadnej doktryny biblijnej, i nie jesteś w stanie po prostu, nie masz odwagi cywilnej. Po prostu napisz tak, a wtedy będzie wszystko jasne. A nie chowasz się za jakimiś kolejnymi e, 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 informacjami, które tam, paroma zdaniami, które tam wklejasz gdzieś po, jakiś, po, po kątnie, po jakichś tam e, e, podpostami. BMN! Be, be Bądź facetem. Raz, chociaż raz bądź. Chociaż raz. ok? Chociaż raz. Powiedziałem, zapłacę za bilet twój. Nakarmię cię. Przyjedź. Stań do debaty. Debata nie ma nic wspólnego z twoim materiałem. Możesz się nagrywać, co chcesz i kiedy chcesz. To jest twoja sprawa. I te twoje parę osób ci tam słucha, może to oglądać w kółko. Przewijać i oglądać, przewijać i oglądać. Do kielicha albo do kotleta. Nie ma znaczenia. Okej? Okay? Czekam na odpowiedź. Cały czas czekam na. Masz 7 dni. Pozdrawiam.